Halo. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Mikut i witam was serdecznie na mojej wyspie. Thunder Deep, kolejny odcinek przed nami. Dzień trzeci, moi drodzy, przetrwaliśmy, a raczej mamy przetrwać. Dzisiaj zajmiemy się budową jakiejśkolwiek tratwy, ponieważ no, ta moja łódeczka sprawdza się średnio. A chciałem trochę dłużej pożyć niż chwilę na tym morzu, a widzieliśmy ostatnio rekiny dosyć ochoczo machały tutaj sobie, jeśli chodzi o moją postać. Wiecie co, zacznę od tego, że przejdę się po wyspie, czy coś tutaj się nie zrespawniło. Może jakieś krzaki, może jakieś... Nie, tego nie chcemy. Może jakieś krzaczki, może jakieś... widzę tutaj chyba jukę. Bardzo dobrze. Zbieramy wszystko, moi drodzy, oczywiście, ponieważ do budowy tratwy będzie trochę potrzebna sznurków, tych tak zwanych sznureczków w grze zwanych leshing, oczywiście. Poniałem słowo, nie wiem czemu. Więc na razie poszukajmy sobie. O, mamy tutaj oczywiście trochę palmy, mamy też kamień, bardzo fajnie. Czy coś tu jeszcze mamy? Coś tu rośnie? Nie, nic nie rośnie. Zrobię takie kółeczko zapoznawcze wokół wyspy. Może coś tu jeszcze znajdziemy. O, widzę, kolejna roślinka rośnie. Ja mogłem to bardziej ciąć siekierką, ale co tam. Okej. Bo trochę tych sznurków, będę mówił tak potocznie, sznurków potrzeba. Trochę tu porosło tego. Palm trees, tych malutkich saplingów, więc fajnie. To oczywiście odpowiednie są te, które ściąłem wcześniej, więc warto o tym pamiętać. Czekaj, tu jakiś wrak. Czy ja tu byłem w tym braku, czy nie? Czy... Chyba... Nie, musiałem go chyba tutaj obskoczyć. Czekajcie, zaraz zobaczę. Z ciekawości. Tak, byłem tutaj jakoś. A tutaj jest coś w środku? Nie, tutaj nic nie ma. Co to było? Myślałem, że to jakaś ta... Jakaś piłeczka, bo coś... Piłeczek mamy 5 sztuk, więc robimy sobie dzisiaj, moi drodzy, tratwę na pewno z piłek. Czekajcie, jak będzie moja sytuacja zdrowotna. Trochę mi się pić chce, więc muszę teraz podskoczyć sobie, walnąć klina. I zrobimy sobie właśnie tratwę z piłeczek plus może jeszcze po prostu z patyków. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Kolejne leaves. Bardzo dobrze. Im więcej, tym lepiej. Kolejny kamień. Super. Bierzemy wszystko. Wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Kolejne listki. Porosło ich dużo. Więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tam, oczywiście tamto to po prostu małe palmy, których nie potrzebuję i tak, więc myślę, że palmy będziemy mieć tutaj. Focus tree sobie zostawię. Nie focus, oczywiście, tylko fikus. I nie fiskus, jak mi ktoś napisał oczywiście w komentarzu, tylko fikus. Jak to wygląda z piciem. Mogę w sumie nawet opierdzielić sobie kokosa. Czemu by nie? Więc ja tu skoczę sobie na krzaki i sobie takiego kokosika złapię. Tych jest tylko jeden, tak, drugi jest tutaj na górze. Poleciałem. Drugi jest na górze, więc spróbujmy sobie go tak złapać. Mam nadzieję, że nie spadnę na głupi ryj. Mogę się obrócić? Nie mogę. Załóżmy, że... Ajajaj, muszę z drugiej strony wejść. W sumie kokos byłby najlepszą tutaj opcją, tak naprawdę na razie na pićku. No, dawaj. Wspinaj się na to drzewko. Jeden kokos, drugi kokos. Zajebiście. Kokoski są zawsze na propsie. Zejdźmy sobie. Prócz rybek oczywiście i normalnego picia. Tutaj chyba już nic nie ma, tutaj na plaży też nic nie widzę, to robimy na spółeczko i bez patyczek, bardzo dobrze, patyki się zawsze przydadzą. I to by było na tyle, moi drodzy. Chyba wszystko, co to miało zebrać, to... właśnie. Palm sapling, oczywiście, że tak, ale później sobie to porośnie. Zdąży to jeszcze wyrosnąć, to nie musi, że tak powiem, teraz rosnąć, spokojnie może to wyrosnąć później. Nie jest to must have obecnie, jeśli chodzi o palmy, bo tych mamy, jak widzicie, na wyspie jeszcze dużo, plus mamy oczywiście kilka... Tam. I ja chcę na tą wyspę wrócić, co byliśmy poprzednio, a tam było niebezpiecznie, pamiętacie? Były węże, były... Ohoho, widzę coś dobrego, coś tutaj chodzi. Patrz to. Press i tu... A, nie mam już miejsca po prostu do mnie, dobra. Czy co, to ci po prostu wezmę na... Zatargam, a coś tu jeszcze... Ujuj, przepraszam, myślałem, że tak rzuciłem, że on już nie czuje niczego prawdopodobnie. Weźmy sobie go tutaj. Ale się miotasz jak szatan normalnie. Więc coś tu jeszcze jest, co nas teraz interesuje? Raczej nie. Mamy blachy, mamy piłeczki, więc myślę, że będzie co z tego do roboty. Zaraz sobie tylko ustawię wszystko. Wywalmy sobie nasze kamienie. Ten kamień też wezmę w sumie i... Nie ma miejsca? Dlaczego? Okej, okay, nieważne. Weźmy sobie tutaj jeszcze do picia. Wsadźmy. Okej. Okay.
On niech się robi. W sumie mogę walnąć sobie kilka łyczków i powinno mi to bardzo ładnie zapełnić. Zaraz sobie to jeszcze uzupełnię kokoskiem i będziemy zadowoleni tak naprawdę. To wywalam na dół. No co tu mamy dalej? Mamy patyki, które też tutaj sobie wyrzucę. O, elegancko. To zostawiamy. Cooked medium crab meat zostawiamy sobie. Torcze, to trzeba wywalić. To trzeba znaczy może nie tyle wywalić, co zrzucić na dół. To były chyba jeszcze jakieś inne części. Czekaj, gdzie? Ja tu jeszcze miałem chyba takie. A, tu są właśnie. Cyk, cyk, nawet trzy. Zajebiście. Dobra. Weźmy sobie tutaj, rzućmy może. Tu ładnie. O. Będzie duży kawałek, ale porozrzucane. Weźmy sobie takiego jednego kokosika opierdzielny, o czemu by nie. Cyk, cyk, okej. Okay. Press i sobie go wypijmy. Bardzo dobry kokosek. Jak to wygląda nasza sprawa z piciem? Piciem jest zajebiście. I sobie go jeszcze weźmy na pół. Sobie opierdzielmy taką koperkę. Koperka zawsze na propsie. Dwie sztuki można zjeść. Jedna, druga. Jakoś tam to głód zapełniło. Gdzie to mogę sobie jeszcze w sumie jeszcze zjeść sobie, o. I mamy głód na full. Zajebiście. Dobra. Bierzemy się za budowę, moi drodzy, mojej tej jakże pięknej tratwy. I zaraz tylko musimy znaleźć vehicles. I co my tu mamy? Mamy tak, mamy bazę, którą można zrobić albo z patyków, albo właśnie z piłek. Myślę, że piłki będą lepsze. Mamy 5 piłek, tyle mamy sztuk i musimy do tego jeden lashing tutaj sobie wymyśleć. Więc sobie zróbmy ten jeden lashing. Ok. I z tego zróbmy sobie, moi drodzy, podstawkę pod... Gdzie są te? Nie story, farming, vehicles. Oto. Tylko to muszę pewnie zbudować. A! Muszę mieć chyba level 3. Prawdopodobnie, bo wyższy level, chociaż nie, no to powinien mieć możliwość zbudowania tego, czekajcie. Tu mi wziąć te piłki, może to trzeba na wodzie postawić. Nie jestem pewien, czy nie mam przypadkiem zbyt niskiego poziomu budowy. Weźmy sobie to. Co to jest buber? Buber. Nie wiem, co to jest buber, ale brzmi ciekawie. Chyba nie mam poziomu, żeby móc budować, ale to w sumie powinienem mieć, no to powinien być level 1. To i to. Są bazy. Co to jest to? To są... Raft Boys, ok. Silniczki. Trochę mnie to ciekawi. Ponieważ... A hammer is required. A dobra, okej. Okay. Hammer time, moi drodzy. Zapomniałem o hammerze, oczywiście, że tak. Jezus Maria, Łukaszu, jesteś beznadziejny. Co trzeba zrobić, żeby mieć hammer? Hammer potrzeba dwa kamienie. Doj kamienia, czy teraz mi to załapie? Powinno teraz mi złapać tego kamienia. Oczywiście, że tak. Pyc! I mam, moi drodzy, młotek. Młotek, bez młota nie robota. I teraz możemy prawdopodobnie wykonać to. Podejrzewam, że do młotka był potrzebny oczywiście lashing, tak? Oczywiście, że tak. Więc sobie zróbmy kolejny. Powinno się kończą, ale nie, ale spoko. I teraz powinniśmy mieć możliwość zbudowania, czekajcie, sobie zmienię łapę, sobie wezmę młotek, o, sru, okej, okay, zajebiście. I teraz powinienem mieć, o właśnie, czy muszę to położyć na wodzie? Tak, lepiej tak zróbmy. Pyc, zajebiście, teraz będzie mi to pływało, więc wolę sobie to ściągnąć na górę, okej, okay, to nie powinno mi tak za bardzo jakoś tutaj uciec. Dobra, jest, czy teraz na to mogę coś jeszcze położyć, na przykład blachę. Czy to będzie dobry sposób na to? Weźmy sobie taką jedną blachę i połóżmy sobie na to, żeby była dobra podstawa, tak naprawdę. Czekajcie, weźmy sobie, o, znowu młotek. To się będzie reperowało. Nie, vehicles. To jest to, o to mi chodziło. A, nie mogę z blachy jeszcze zrobić. Potrzebuję czwarty level budowy. No dobra, mogę tylko z patyków. No dobra, jak każą mi z patyków, to będzie z patyków. Nie ma problema. To wyrzućmy. Więc weźmy sobie te kijki ze sobą. Ile było tam tych patyczków do zrobienia? 4. Więc mogę to w sumie zrobić na tym. Wooden floor. Nie. Ja nie chcę wooden floor. Ja bym chciał coś innego. To się nazywa... A nie, wooden raft floor. O właśnie. Zróbmy sobie to, wooden raft floor, o, proszę bardzo, i połóżmy sobie na mojej tratwie. Pyc! Ha, ha, ha! Jak tam nasze ogrzewanie jest w porządku. I możemy sobie zrobić plus jeszcze kilka innych takich pobocznych
baz, tak? Potrzebujemy... Ale to 14 patyków. Może być za mało. Pytanie, czy taka tratwa jest lepsza niż ta moja do pływania? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Więc zajmijmy się jeszcze pracą nad tym. Weźmy sobie tutaj. O, i weźmy sobie te drzewka. Po prostu opierdzielmy, tak? Przeróbmy je sobie na patyki. 14 sztuk na jeden. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6. Może coś z tego będzie. Spróbujmy. Chyba mięso leży z tego, co widzę, ale okej. Okay. Potnijmy sobie to wszystko. Jak tam wygląda moja sprawa z przegrzaniem? Jeszcze w porządku. Jeszcze jest dobrze. Damy radę. Damy radę. Pytanie, ile tu jest tych kijów? Czy jest 14, czy nie? Okej, okay, wątpię, żeby było. Wątpię, żeby było 14. Vehicles. Jest 14. Zajebiście. Więc teraz zróbmy sobie kolejny lashing. Chyba już więcej nie będzie można. Nie, jeszcze będziemy mogli zrobić jeden lashing. Dobra. I zbudujmy sobie wooden craft base. I tę bazę umieścimy sobie obok. Umieścimy sobie obok, żeby była większa. Ile zostało kijaczków? Praktycznie nic. Wszystkie kijki przerobiliśmy na naszą tratwę. Więc przydałaby się jeszcze jedna tak naprawdę baza do tratwy. Trzy kije, a potrzeba czterech. Dobra, sobie zetnijmy jedno drzewko. Tutaj byśmy sobie wzięli tak w sumie... Nie, jukę sobie zostawimy, ale... Jak ja to mówię, fiskusa sobie zetnijmy, więc nic się nie stanie, jak się go pozbędziemy. Proszę bardzo, kilka kijków tam tutaj spadło. I dzięki temu możemy zbudować sobie kolejną bazę. I to już będzie jakaś tam... Nomen omen baza, tak? Nomen omen baza. Zbudujmy sobie ją na tej części. Okej. Okay. O! I to już jakoś wygląda. To już jakoś wygląda. Czy ma to rację bytu? Wątpię. Zobaczymy, jak tam moje... No, trochę się przegrzałem, więc muszę trochę chyba tutaj do wody skoczyć. Czy jest szansa, żeby tam... czy w ogóle sens, żeby tam płynąć tak naprawdę? Nie wiem. Chociaż można tutaj troszeczkę, jak tam wygląda sytuacja, jest w miarę południe, więc w sumie możemy spróbować. Możemy spróbować. Weźmy sobie, może się jakoś mocno nie spocę, chociaż jest strasznie gorąco. Weźmy sobie naszą tą, o, wiecie co, może, wejdę na chwilę do wody. I trochę, nie, o ciebie to ja nie chcę tutaj, kolego. No wiem, że musisz cool down, więc tego tutaj trochę podpłynę. W sumie mogę przy okazji... A, nie mam do łowienia ryb niestety, więc zobaczymy. Trochę sobie tu ponurkuję. Czy jest jakiś szark tutaj w pobliżu? To jest moje pytanie obecne. Niech trochę mi tutaj podskoczy do góry. Czy jest sens, żeby ja tam płynął teraz obecnie? Czy jednak zajmiemy się budowaniem tej naszej tratwy? Myślę, że dzisiejszy dzień spędzimy sobie na budowanie tej tratwy. Myślę, że to jest to. Więc dzisiaj będzie dzień tworzenia tak naprawdę. I na tym przestaniemy dzisiaj. Myślę, że to trzeba taki jeden dzień sobie przeznaczyć, żeby było dobrze. Odłóżmy sobie naszą tą. Jak tam wygląda? No, mam nadzieję, że tak nie będzie źle. Więc teraz idziemy pociąć sobie kolejne drzewa tak naprawdę. Mamy kupę kokosów, mamy kupę żarcia. I tak muszę ściąć palmę, żeby podładować ją pod picie. Więc to bez różnicy. Tam jest jakąś palemkę, więc zaraz sobie zamontujmy sobie. Nasz, w sumie to możemy wyrzucić na razie. Niech sobie tutaj leży. On się nie zgubi. Co dalej możemy? Możemy kokosy wyrzucić. Też są na razie niepotrzebne. Zaraz, kolego, spokojnie, nie bój się. Zaraz sobie wejdziesz w... To sobie weźmy tutaj, połóżmy. Co tam jeszcze mamy niepotrzebnego? W sumie wszystko mamy potrzebne, dar więcej. Mamy te... sobie zostawię może tą latarkę. Cały czas jest... Ale się spaliłem na słońcu, dobra, wiecie co, sobie wejdę w cień może. Czy ten cień mi pomoże? Wątpię. Muszę znaleźć jakąś tutaj fajną miejscóweczkę, czekajcie. Przez te krzaki sobie przejdę. O, i tu się wbiję w ten cień. Tego fikusa sobie jeszcze zetnę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakoś mi tutaj nie złapie jakiś nieprzyjemny efekt. No, troszkę już się ochłodziłem, bardzo dobrze. Okej, okay, zetniemy sobie tą palemkę. Wygląda na zacnie, więc myślę, że sporo z niej będzie materiału. Tnij pan, jest wysoka bardzo, więc to jest bardzo dobre. Dawaj. Leci. Harvesting poziom wyżej, bardzo dobrze. Weźmy sobie kokonata.
Jak tam z piciem? Z piciem by się przydało, więc w sumie mogę tego kokonata sobie tutaj, o, pierdyknąć, obrać go. I się z niego napić. Bardzo dobry kokonacik. Nie będę go jadł, bo dzisiaj już koprę jadłem i zaraz się pewnie zatruję czy coś, więc wolę nie ryzykować. Dobra, odetnijmy liście palmy. Od tego zacznijmy. Okej, okay, jest odcięte. Przy okazji je sobie rozwalmy dodatkowo. I będziemy mogli je podłożyć oczywiście sobie pod tego. Pod nasz wytwórnik wody. Co tu jest? Kamień. Dziękuję, mnie nie interesuje. Podnijmy tyle, ile da radę. Ile mam miejsca w ekwipunku? Mam tylko dwa. Mam dwa pola wolne. Więc myślę, że damy radę. Okej, okay, tniemy. Proszę bardzo, wszystko zbieramy. Ile mogę mieć maksymalnie? Nie pamiętam. Niewiele prawdopodobnie. Ale da się tym zajmiemy. Mamy tutaj trzeci lok, którego ogarniemy. Czyli jak wygląda moja siekiera? Jaki ma poziom umiejętności, w sensie wytrzymałości? To mnie interesuje. Ok, kolejne patyki weszły. Jeszcze mogłem je zebrać. Czy się bardzo? Nie, bardzo się nie zmęczyłem aż tak. Dobra, super. Mówię, dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę na przygotowaniu tratwy, którą oczywiście użyjemy sobie, żeby popłynąć tą wyspę, do której byliśmy. Tam sobie polujemy dzika albo inne wąże. Gdzie jest moja baza? Moja baza jest chyba gdzieś tutaj. Zgubiłem moją bazę. Tam jest, dobra. To jest to drzewko, więc sobie je zostawimy na razie. Pobiegnijmy do mojej bazy tutaj, ok. I teraz tak, tutaj idzie kokosik, sru, kokosik. Liście, palmy oczywiście idą tutaj, 4 sztuki. Jedna jeszcze została, więc możemy sobie ją tutaj rzucić. Kupę patyków, patyki sobie tutaj ułóżmy. Nie. Ty wracasz z powrotem, moja droga, do rączki. Hop. Czy ja potrzebuję ten nóż? No przydałby się na przykład do oskurowania tego skurczybyka, więc sobie go od razu obróbmy. Oh, gross. Sam jesteś gross, mój drogi. Cooked crab meat. Głodny nie jestem, za to mi się pić chce, więc sobie walnę tutaj. O, siorbnię cię. Bardzo dobrze. Kamienie troszeczkę mamy. Nie pamiętam, co miałem w tych... Tu nic nie miałem, tu miałem części, tak? Tu są tylko części do motorówy, więc w sumie może niech tu sobie leżą. Mamy też jerrycany, bardzo dobrze. Wróćmy sobie do tego drzewka. I jeszcze myślę, że jedną... Jaka tree, proszę, porosła, zajebiście. Do tego drzewka i myślę, że jeszcze jedną palemkę tuż przed końcem dnia możemy sobie opierdzielić, czemu by nie. Jak mówiłem, to jest taka seryjka luźna. Nie chcę tutaj nic bez was robić tak naprawdę, więc myślę, że takie oglądanie, jak Mikut męczy się próbując przeżyć w tej wyspie, jest spoko. Okej, okay. Jakusia została zdjęta. Weźmy to wszystko ze sobą. Tu. Czy coś jeszcze spadło gdzieś? Tutaj chyba jeszcze leżą. O, właśnie. Fajnie, że mi odrosła ta jaka. W dobrym momencie tak naprawdę. Tu jest kolejna palma, ale nie wiem, czy ja chcę ją brać. Chcę w takim miejscu, że będę mógł w miarę łatwo ją zebrać. I tu jest taka przedpalemka, bardzo dobra. O! W ogóle się unosi w powietrzu, z tego szczegu. No, weźmy sobie tą palmę. Dwie palmy stracone i myślę, że to jest dobra rzecz. Ja jeszcze żyję, to jest najważniejsze. Tutaj nie było kokosika, nie, jest kokosik. Kokosik zawsze jest. Okej, okay, muszę sobie wrócić chyba i sobie zrzucić wszystko. Okej, okay. już. Panie, puść mnie. O, czekajcie. Stoplings, bierzemy, okej. Okay. To chyba szybciej rośnie niż poprzednio, tak mi się zdaje wszystko, dobra. Tu rzucamy nasze... O. Tutaj rzucamy naszego kokosika. Koko, eurospoko, bardzo dobrze. Nasze patyki, w sumie mogę je trochę tutaj, wiecie co, przełożę to. To zbiorę ze sobą. O, i to położę gdzieś, nawet tutaj, w sumie niech leży. O, tu będzie chyba lepsze miejsce na to. 2, 3. Tu przyda mi się latareczka. Czy ja mam tutaj lampę? Nie pamiętam, czy miałem tu lampę, ale chyba nie mam tu lampy, więc będę musiał używać tego na razie, ale myślę, że to na razie coś tam jeszcze widać. Chociaż w sumie, wiecie co? Rozpalmy sobie ognisko. I tak muszę kraba usmażyć, więc spoko. Cyk. Krabuś idzie perfekto do papu. Smażyć? Nie, przecież mogę sobie upiec.
Mam przy sobie to mięso, tak, mam przy sobie to mięso. Więc sobie weźmy mięso na smokera. Pyc! I niech się elegancko robi. W sumie mogę to mięsko też tutaj przełożyć, bo jest daleko. Żeby było przy ognisku, żeby było widać wszystko, żeby było obok, tak? Piachu całe, ale trudno. No opartego mogę to jeszcze trochę połowić ryb, ale to później. Dobra, ile mamy tych kijaszków? Bo chyba to jest chyba dużo. Tak mi się zdaje, że jest dużo tego. To będzie z czego robić tak naprawdę. Więc kolejne kije idą. I myślę, że z tego już bym mógł zrobić bazę. Ale oczywiście muszę wziąć młotka. Bez młota nie robota, jak to się mówi w kręgach prawdziwych profesjonalistów. I bez tego oczywiście nie zrobię bazy. Chociaż nie chcę bazy. Początek chcę zrobić w ogóle całą, znaczy craft base, dobrze, nie podłoga, a bazę. Czyli jeden lashing, cały czas mi się mylą te grzybki, które trzeba wybrać. Jeden lashing i co jest tylko wood? Floor, wood font, a to jest tylko budowanie normalnego tego, więc muszę to wybierać z normalnego menu. Wood base, proszę bardzo. I podłączmy to do drugiej strony naszej zacnej. Aha, tu się chyba nie mieści, czekajcie. Ojoj, no ale nieważne. Zmarnowały się te patyki? Nie, zmarnowały się. No weźmy sobie tą naszą trochę tutaj wyżej. Pytanie, czy ja mogę to zbudować na piasku? Budujemy domy na piasku. Czy mogę to zrobić, czy nie? Powinno się podłączyć tutaj z boku. Nie, musi być chyba do wody. Więc załóżmy, że nam nie odpłynie ta nasza zacna tratwa. Okej. Okay. Załóżmy ją tutaj. Teraz szybko, zanim popłynie. Okej. Okay. Gdzie ona jest? Tutaj. Okej. Okay. Jak to jest? Tu jest z tej strony, tu jest z tej strony. Pyc! Okej. Okay. Brawo ja. Możemy ją trochę sobie podsunąć wyżej. Dobra. I możemy jeszcze, chyba nam starczy patyków na budowanie kolejnej podłogi. Oczywiście, że tak. O! Cyk. I mamy naprawdę solidną raftę. Przydałby się, że tu jeszcze jeden koniec. Tam były chyba jeszcze piłeczki gdzieś przy tych wrakach. Albo opony. Tam były jeszcze opony, ale tych chyba nie mogę zbudować, z tego co kojarzę. Tak naprawdę. Mogę zbudować sobie z piłeczek. O! Już mogę. Odblokowało mi się, więc muszę znaleźć też jeszcze opony, które były gdzieś tam. Więc myślę, że to nie będzie problem. Jak tam moja witalność? Bardzo dobra. Wszystko jest elegancko. Czy się usmażyło nasze kuket? Tak, bierzemy. To zaraz tam się zgasi. W sumie powinienem trochę podrzucić tam chyba z dwa patyczki. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby trochę się podpaliło. Fuel. O, niech płonie. W sumie mogę to zgasić, ponieważ, moi drodzy, na tym skończymy ten odcinek. Może nie był zbytnio super mega ciekawy, znaczy bogaty w akcję, ale moja pierwsza raftwa powstała. I to jest najważniejsze. Zobaczcie, no to jest ładna rafta, no. Mówiąc potocznie. Będę mówił rafta oczywiście, bo to spolszczenie angielskiego słowa, czyli moja tratwa. Wygląda... wygląda spoko. Czy solidnie? Nie powiedziałbym, ale wygląda spoko. Więc myślę, że w kolejnym dniu damy radę, no i polecimy sobie wreszcie do naszej, na tamtą wyspę i trochę podziałamy. Mam przy sobie 3 spears, a tu mam moc tego, durability, 40% jeszcze mam tej siekierki, więc dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy, idę w kimę i słyszymy się w kolejnym odcinku z Standard Deep. Myślę, że będzie trochę szybciej niż poprzednio, troszeczkę tą serię pchnę bardziej, żeby można było trochę tak się odchamić, uspokoić. Czemu by nie? Dobra, idziemy w kimę. Żegnam was serdecznie i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia.